Cześć, w tym wideo pokażę Ci, skąd wziąć OWASP ZAP. Żeby go ściągnąć, musimy sobie wejść na stronę zapproxy.org. No i tutaj mamy taki wielki przycisk Download. Klikamy sobie w niego, wybieramy odpowiednią opcję dla naszego systemu. Ja sobie wybiorę Linux Installer, robię Download, ściągam go. Po ściągnięciu przejdźmy sobie do tego pliku. Mamy tutaj ZAP. Unix SH, to znaczy, że to jest skrypt. Wejdźmy sobie więc w konsolę. Musimy go uruchomić, więc po pierwsze będziemy musieli zmienić mu uprawnienia, żeby był to plik wykonywalny. Aktualnie to jest plik tylko do odczytu dla właściciela pliku, więc dodajmy sobie X, żebyśmy mogli uruchomić ten skrypt. Robimy to przez polecenie chmod u plus X i podajemy nazwę pliku. Jak widzicie, mamy już teraz X na naszym pliku skryptu, więc możemy go odpalić. Zapewne do tej instalacji będą potrzebne uprawnienia roota, więc wykonujemy polecenie sudo i nasz skrypt. Podajemy hasło. No i teraz przechodzimy przez proces instalacji. Next, accept, standard installation, install. Finish. ZAP został zainstalowany. No i teraz możemy go sobie odpalić przez polecenie zap.sh. W tym pierwszym komunikacie ZAP pyta nas się, jak chcemy zapisać sesję z działań, które wykonujemy w tej aplikacji. My tutaj sobie na razie damy I don't want to persist the session at this time. I dajemy start. No i już nasz ZAP jest gotowy do użycia.